Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 45. odcinku z Assassin's Creed Unity. Z odświeżeniem punktu widokowego Bastylii zyskaliśmy takie przyzwolenie na kolejne misje poboczne. Więc sobie je zaczniemy robić, a to są jeszcze paryskie opowieści, więc aktualna jest oferta dodatkowo w onod ortograficznym, widzę, że tutaj mamy jakiś chyba analfabetów. 50% więcej livrów za aż każdą ukończoną misję z serii paryskie historie. No i nic, no to dzisiaj zarobimy 50% więcej tego, co nam misję tutaj proponują za oferty cenowe, więc to chyba będzie jedyna taka okazja, żeby dzisiaj dorobić się większej ilości livrów. Więc trzeba skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji. Mam nadzieję, że ta okazja będzie naprawdę zacna dla nas. Okej, tam na nas czeka misja. Więc jak najprędzej zacznijmy. Ile ta misja będzie warta? O! To 50% więcej to będzie z 900 livrów. Okej. Have you heard of the Crimson Rose? He goes by the name of Sir Reginald and pretends to be a bit of a fucking serious? But he's quite brilliant at helping. Znowu kobieta z męskim głosem? I'm suspicious of him. I'd like you to integrate yourself by saving him from an ambush. What ambush? The one that's about to take place at his home, the Hotel Fiube. Save him, and in gratitude, he may well admit you to a secret. Dobra, trzeba teraz znaleźć Hotel Fiube, nie wiem jak to powiedzieć, kurde, język mi jest tylko pokaleczył, niepotrzebnie. O, akurat tu zbierzemy taką kartę. Gdzie ona jest? Aha, trzeba będzie sobie zrobić skok wiary. Zrobił mnie. Okej. Git. Zrobiłem ten skok wiary po to, żeby zdobyć tą kokardę. Teraz do tego hotelu. Okej. Może tu wskocz. Będzie nam szybciej i łatwiej. Teraz widzę, że tu będziemy mieli do czynienia. Ale widzę samych sojuszników na razie. Więc nie wiem, w czym problem. Widzę skrzynię, artefakt. Dobra. I co teraz? Aha. Mamy dwóch, z którymi trzeba pomówić. No dobra. No to pomówimy. Are you here to meet with Sir Richard? Want to join the Crimson League, yeah? Good man. Okay, czyli trzeba szukać jakiegoś gościa, Reginalda. Bonjour. The Crimson League? I may be a member. Not about to say. Ah, no. What cheer. An ambush. I cannot be apprehended just as my plans are coming together. You, sir, if you help me hold them off, you shall have my gratitude. Coś jeszcze? After him, men! Kill the Crimson Rose! What? Aha, mamy go bronić teraz. To wy. How are you? Ci dam. Coś jeszcze? Przyszli następni. Odwinąłem. A ostatni. Kurde, jaka tutaj bitwa się dzieje. Trzeba go bronić. Trzeba biegiem w to. Ale banalne.
to nie będzie przynajmniej jeszcze nie koniec. Jeszcze kilku przyszło przybłędów. No, trzeba pomóc. Nie, to nie te elitarne troje. O ty. O nie, trzeba pomóc Karla i Róży. Okej, pomogli mi to. Nie, poszło. No, wyjdźcie mi z drogi, bo chcę dobić go, no. Dzięki, dzięki, dzięki. Już, koniec. O, jeszcze jeden. Niech tu tylko podejdzie. Ale headshota ładnego zebrał. Pięknie. O to mi chodziło. Another rabid rat come. Aha, gdzie on teraz? Gdzie on się zbiegł? Saluj. Jeszcze mi ucieka. Well done. You seem the sort of fellow I could use in my organization. I shall call on you in the future. O, miło. I powinniśmy dostać ile? 900 bodajże. Ocenimy to na piątkę. Idzie 150% więcej? Sûrement pas arriver là cette nuit. Plus tôt tu seras en terre, mieux ce sera. Audacieux, très audacieux. Myślałem, że dostanę 50% więcej. Może dostałem tylko po prostu. Aha, bo może trzeba ukończyć wszystkie, nie wiem. Kurczę, trzeba kombinować. Moment. Są jakieś jeszcze paryskie opowieści w tych bardziej dostępnych miejscach dzielnicowych. Jak patrzę i obserwuję. Są tylko te dwie, ale o najtrudniejszym poziomie trudności. Tu chyba. O, to będzie to. Więc kontynuujemy misję Szkarłatnej Róży, bo widzę, że interesujące się zapowiada i nie chciałbym ominąć takiej okazji, kończąc taką całą jedną część historii, jakim jest właśnie teraz Szkarłatna Róża. Więc idziemy i mu pomagamy dalej. Teraz jakbym chciał się dostać tak, żebym nie musiał na ziemię upadać. Taki ciężki do zdiagnozowania. Tam uciekam do złodziei akurat w stronę misji. O, no to. Zaraz złapiemy. O, nieźle. Okej. A teraz mogę szybko biec jeszcze w stronę misji. Nie wiem, czemu mój znajomy twierdzi, że Arno wolno biega. Jak dla mnie biega całkiem optymalnie i szybko. Więc nie wiem, w czym problem. Dobra, już tutaj. O! Teraz powinniśmy dostać, skoro tak. No to 525 jeszcze więcej. 525 więcej tych livrów. To tak, 1575. Ok, no to zaczynamy. Tak, akceptujemy. I need a bit of assistance. The Comte de Choisy is to be arrested today. Choisy? He's an honorable man, certainly not deserving of the guillotine. The Crimson League and I are busy elsewhere. Could you prevent his arrest? He lives on the Rue des Bas, just south of Saint-Gervais. Rue des Bas. Ok. Rue des Bas. Leć do Choisy'ego. Co się? Chłopu. Prawie by się wydupił Arno. Dasz radę. O kurde, ile tu Francuzików. O, przecież tu psa.
sprawa. Ale... Dojdziemy do końca sprawy. No to jest chyba ten dom, nie? Przez jakieś okno może bym do środka wszedł? Jakby była taka możliwość? Sprawdzę, jak to jest zabezpieczone. O, jest. Interakcji do wykonania. Zbadaj dom. Okej. Okay. Nie badamy ten dom, jak zawsze, przez tych tajemniczych morderstw. Too late. Damn. I'll see what I can find in there. Okej. Spalony list. Częściowo. Oho, przed powrotem na łono zakonu poinformował wielkiego mistrza o swoich zamiarach. Brzmi mi podle, ale zobaczymy, jak to dalej będzie się przejawiało w dalszych historiach. Tu jakaś kobieta na balkonie. Ja nie mam się do niej dostać. Who is that? Aha. I won't come out. Dobra. They've taken him, my husband, carried him away past the church. They spoke of the guillotine. O kurde. Dobra, czekajcie, teraz może jeszcze dopadniemy przestępcę. Jak zdążę. Teraz muszę do Chazego uwolnić, bo inaczej będzie kiepsko. O kurde, uciekam. O! Dobra, walczymy najpierw. Kurde, walka o wolę ma swoją cenę. Pięknie. Już! Puszczacie sobie? Chcę go uwolnić. A to może najpierw się jeszcze ukryję. O, to będzie dobre, to będzie dobre! Dobra. Niech tylko... Muszę ich teraz zgubić tylko. A. Ładnie. Dobra. Teraz mogę cię uwolnić. About time someone freed me. Good God. Teraz uciekaj. Uciekaj. Uciekaj, bo jeszcze będzie gorzej niż lepiej. Dobrze, pięknie. Uwolniony do szodze. A my uciekamy z tego pola walki. Okej, zrobione. No. Teraz znowu 50% więcej powinno być. Z tejże misji. Mam nadzieję. Okej, szukamy dalszego ciągu. Jest szkarłatny zmierzch. Brzmi już naprawdę obiecująco. Więc niech tak też się stanie. O kurde, co to z... co te lagi ze mną robią? Naprawdę, trochę przeginają jak dla mnie. Dobra, ale dotrzemy tak, spokojnie. Jesteś warty tej gry. A dlaczego on mi nie robi tych przewrotów? To mnie tylko tak trochę zastanawia. Ale w sumie nie jest tak tragicznie. Jeszcze złodzieja zapewne. Tak widzę, że sprawia tu kłopoty małe. Tejże dzielnicy. Już nikt nie będzie sprawiał. I've discovered some distressing news about the Crimson Rose. Aha, dobra. The man you rescued, the Count de Soisy, what? Is a Templar.
All the nobles of Crimson Rose are Templars. I've learned that the Count is about to be spirited out of Paris on a barge. It's docked near the Hotel Fiube. See that the Count doesn't get away. Then assassinate the Crimson Rose. O, że dupy. Paranoiczna ta misja, naprawdę. Najpierw ocalam kogoś, pomagam komuś, a teraz muszę go zabić. Chore i bez sensu, ale no... Jak trzeba, to trzeba. Teraz go dorwiemy. A to ci laty, luj. Gruby jeszcze w dodatku. Gdzie to jest szkarłatne sprzysiężenie? Dobra, tam mamy cel do wyeliminowania. To najlepiej to po cichu zrobić. Wypali to ja w to wiesz. A tych dwóch bym zabił z podwójnego zabójstwa. I tak ja to widzę też. Tylko wiecie, trzeba to zabić czujnie, bez wykrycia. No, skończ, że to. A, w sumie może i tak być nawet. Też może być. Chyba ze szkarłatną różą pomówić. Na ten cel też trzeba będzie uważać. Spojrzałem chwilę, coś tu nie ma interesującego. Ale nie. No dobra, gadamy. O ty! You're an assassin! A, dokładnie. Could you please fight with a little more panache? I'll see that you're properly dressed for your funeral. Nie ma, co to tak łatwo. Was it really so bad before the revolution? Koniec to. I suppose, and that sort of thing. I skaramy. No, przestępca mi ucieka. Przestępca jeszcze chce uciec, nie ma. Czekaj, bo my tutaj zaczynamy podejrzewać. A ja chcę go jeszcze złapać, zanim nie ucieknie całkowicie. A to by mi szybko go zjechałem. Słuchaj, dupska. Gdzie on szedł? Przez was przekroczył. Gdzieś mi uciekł. Ara go złapał. Jak go nie doścignę, to będę musiał go poszczelić. Okej, klaska przyszła. Chodź. Okej. Dobra. I chyba już nam się skończyły misje szkarłatnej róży. Coś tak mi się wydaje po prostu. Nie widzę za bardzo. No dobra, to chyba możemy się wziąć za następne. Jeszcze mam... O, jeszcze jest czasu. Co to tam dla nas? Dobra, rozczarowująca krytyka. A czy to będzie za misja? Czy nas równie bardziej zaintryguje jak ta poprzednia historia? To się okaże, jak będziecie oglądać. Czemu takie teraz spadki mam? Powinny już nie czaję. Dobra, czy my to walczymy? O, ty. Dobra,
lodowcu. Gdzieś wy tu macie skrzynię. I chyba ją otworzę bez najmniejszych problemów. Gdzie ta skrzynia? Aha, na górze. Czekajcie. Jak już tu jesteśmy, to spróbujemy ją otworzyć. Dobra. Tutaj. Ciekawe, który poziom. O, pierwszy. Bez problemu. Pewnie mało tej kasy będzie. Zapewne. Ale zawsze jakieś to grosze są. Jak już, jak tak zawsze mówię. Pewnie gdzieś na dachu będzie. No, tak przypuszczałem. Dobra. Teraz w tą stronę. Do misji. Mam nadzieję, że nie będzie już tak trudno. Ło! Na twardą ziemię żeśmy upadli. Ale o dziwo nam się nic nie stało. To najważniejsze dla nas. O kurde. Nie lepiej było po tych drewnianych mostach przejść. Arno lubi ryzyko. Widać, opłaca mu się to. To widać. Znowu przymierzamy koło Bastylii. Dość dziwnie. Zobaczymy, jak ta historia się rozpocznie i zakończy. Teraz jak nie tell me the revolution. I'm not gonna let you push me around. That's your answer. Pierre Beaumarchais, playwright, diplomat, and bon vivant. I'm told you can help me. The public censors are oppressing new plays, including one of mine. They've paid a critic to give it a bad review, and are planning to censor the production itself. Could you steal the review before it goes to press, and then, suppress the censors? Pewnie. No to szukamy krytyka. A raczej znajdziemy. Gdzie mamy tego krytyka? Będzie tu? Jakiś krytyk? O, to widzę mnie. A ja jeszcze nie widzę krytyka. To mnie martwi. Dziwne. Dość duże pole. Dalej. Widzę, że misja się może rozwijać, bo jakoś go muszę dobrze znaleźć. Trochę wymagające zadanie. Dobra.
już spokojnie, kurde, nie burzcie się. Będę musiał teraz coś ukraść. Przepraszam, możesz iść już spokojnie. Ale co się... Czego się ty obawiasz? No to już nie ma. People love to read a bad review. This one will sink Beaumarchais for good, and I haven't even seen the play. Il finira à la Madeleine, empilé avec ses compères. O kurde, troszkę przytnie, ale nie dużo. Załatwia na pomoc. Ktoś tam powiedział? Teraz tutaj, wyczuwam, że trzeba będzie chyba go zabić. Jest. Mamy go zabić. Czyli w sumie tak myślałem. Jakby to go zabić, żeby to wyszło. Już załatwione. I git. O! Ładnie. Nawet nieźle. Dobra. Czy ta misja się będzie kontynuowała? Czy to było tylko takie jednorazowe starcie? Jeszcze spojrzę. Rzucę okiem. Czy nie brakuje tej misji? Czy nie ma jakby jej kontynuacji? Patrzcie, tu mamy jeszcze misję, żeśmy jej chyba w ogóle nie zauważyli. No nic, może jeszcze to zrobimy. A, niech się troszkę wydłuży ten odcinek, jakby już to była jednorazowa historia. No widzę, że musimy dostawić tę podwyżkę, bo mam wrażenie, że tej kasy jest więcej niż mi się wydaje. Na pewno jest ta podwyżka nagród za paryskie opowieści. Dobra. Ile mamy jeszcze? Niecałe 200 metrów. Zaryzykujemy, jeszcze zrobimy jedną misję, zanim się pożegnamy. Mam nadzieję, że ta misja nie będzie robiła mi jakichś wielkich wymagań. Intrygująco tutaj jest, wchodzą do tej bastyni. Zmienić kryjówki? Żal. Co, znowu na górę się mam wspinać? Kurde, uciszcie się. Może znowu wszedł tam, gdzie nie chciałem. Tak na dobrą sprawę. Ale teraz jakoś szybciej się dostałem.
Czyli jest jakiś szybszy sposób na szczyt Bastylii. No dobra. Jakby to teraz zrobił, bo trzeba będzie znowu zrobić skok wiary, no. Nie ma innej opcji. Myśmy niepotrzebnie się tu wspinali. Ale przy okazji już wiemy, że da się szybciej dostać do Nowej Bastylii. Nie przeszkadzaj. Come here, you maggot! I'll grind your bone to spider powder! Nie chcę tej skrzydzi nawet. Where do you think you're going? Dobra, przepraszam. Jeszcze ogarniemy sobie tylko tą misję. Czekaj, tu przez okno. Tu będzie 1800. Years ago, when I escaped from the Bastille, I left behind the rope ladder I fashioned from twine and firewood. It's famous now, but the Bastille's guarded because of the looting. Could you, citizen, retrieve my rope and bring it back? It's somewhere in that vast edifice. You'll have to get the location from the quartermaster. Tak, będziemy się zastanawiać, co dalej. Dobra, tylko patrzę, czy nie ma jakiejś straży. To już lepiej, żeby będzie wykraść. Byleby bez zbędnych błędów. Bez żadnych ataków udaje mi się to. Czyli znowu będę musiał krążyć nieco Bastylię. Tak mi się wydaje. Tak. I się tam ponownie dostać. No cóż, trochę się pokręcimy w to kółko. Ale zrobimy tą misję. To nie jest żadna trudność tą misję wykonać. A ostaw go. Słuchajcie, dupy, słuchajcie. Po raz drugi tu muszę, bo właściwie i trzeci. Dobra. Dostęp. Tam jest ten przedmiot. Musimy się tak dostać, nie? Chyba innego sposobu nie widzę. Someone there. You're no punchline. Sami tego odcięliście. O ty. Watch for a thing. Jeszcze więcej? Dobra. Jak chcecie. No i dobra. Już odzyskujemy. Rabina sznurowa. Myślę, że to coś większego. Latiut, teraz pomóc. Zmy teraz bym tak zszedł. Pięknie. I to nam dało szybsze wyjście. No i git. Teraz ten latiut tam pewnie czeka na mnie z tą drabiną sznurową. Pewnie się dziwię, dlaczego tak chodzę. Nie zastanawiałem dlaczego. I teraz. Dobra.
Dobra. Jest wszystko. Co on zrobił? Arno, oszalałeś już całkowicie? Nie chciałem tam. Naprawdę, szalejesz. Thank you, my friend. Nie ma za co. It makes a fine memento. O, Jonathan Reed. I kończymy już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie 45 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Strzelili mnie w dupsko. Ja chciałem pomóc, a oni tak się odwrócili. No to jeszcze raz tu widzimy. Za kamerę. A, jeszcze może wam pokażę tak na szybko. Jeszcze wam tak tylko pokażę na szybko strój Shea Cormacka. Bo zapomniałem, kilka odcinków już nagrałem, ale zapomniałem o pokazaniu stroju Shea Cormacka. A tu pewnie będzie zaraz kolejny. A, nie mamy 7 poziomu, trochę kiepsko. Zakończymy mimo wszystko odcinek w stroju Shea Cormacka z Assassin's Creed Rogue. Tutaj kupimy wszystko, co nam trzeba. No i zakończymy odcinek. Tak wygląda. Tak będzie też wyglądać w Assassin's Creed Rogue. Jego strój. Bez peleryny, o dziwo. Chyba, że ma pelerynę, nie wiem. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i myślę, że od następnego odcinka jeszcze będziemy mieli tu jedną misję i potem misję fabularną. Tak przynajmniej myślę. Dobra, trzymajcie się na razie. Jeszcze lol. Na razie. Jedź.